Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zbigniew Dąbrowski. Jestem emerytowanym nauczycielem historii. Pochodzę z Jerzewa. Dzisiaj zapraszam Państwa do zapoznania się oczywiście z krótką historią kościoła filialnego parafii Osie, kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Oczywiście w Tleniu. Poznając historię kościółka, warto zwrócić również uwagę na samą miejscowość. Otóż Tleń jest starą wsią kociewską, której historia sięga zdecydowanie ponad 500 lat. Jeżeli chodzi o nazwę wsi, to pierwsza, która została zapisana w dokumentach krzyżackich z roku 1415, nazywała to wieś Imszen. Natomiast 100 lat później był to już Tleni. W 1649 roku Tleń i w 1682 roku Kleń. Jeżeli chodzi o znaczenie nazwy, to wywodzi się najprawdopodobniej od ryby Kleń i właśnie stąd Tleń. Nie można wykluczyć, że ta nazwa wiąże się również i z tlenem, z czystym powietrzem, ale raczej trzymajmy się jednak pochodzenia od ryby. Wracając do historii Tlenia, jak już mówiłem, pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1415 roku i wtedy była to własność komturstwa świeckiego. I oczywiście najważniejszym elementem tej osady był młyn.
Stąd w języku niemieckim, warto również tutaj przypomnieć, wieś nazywano Klingermühle, albo krótko mówiąc Klinger. Jeżeli chodzi o młynarza, to wiemy, że na początku XV wieku płacił on czynsz, który wynosił 5 łasztów, a jeden łaszcz to około 3200 litrów, więc razy 5 to daje nam 16 tysięcy litrów żyta musiał oddać młynarz za to, że mógł po prostu tutaj mieszkać i pracować. Po czasach krzyżackich, czyli po roku 1466, kiedy tleń znalazł się w granicach państwa polskiego, osada stała się własnością starostwa świeckiego. I właśnie starostowie świeccy nadzorowali funkcjonowanie młynu. Jeszcze warto o przeszłości Tlenia powiedzieć jedną rzecz, że w 1868 roku we wsi znajdowało się 10 budynków, z tego 3 były budynkami mieszkalnymi, a żyło wtedy 32 mieszkańców. Jeżeli chodzi o wyznania, to przeważali ewangelicy, 22 i 10 katolików. Po I wojnie światowej Tleń ze wsi i z osady tylko młynarskiej czy wsi rolniczej stał się przede wszystkim ośrodkiem letniowypoczynkowym. No i okres rozkwitu nastąpił po II wojnie światowej i trwa do dnia dzisiejszego. Jeżeli chodzi o przynależność do parafii, miejscowość Tleń oczywiście był stale związany z parafią Osie. Parafia Osie, jak wiemy, do 1821 roku leżała w granicach biskupstwa włocławskiego i ta część to był archidiakonat gdański. Po roku 1821 Tleń, jak również Osie, leżały w granicach biskupstwa chełmińskiego, a od roku 1992 znalazł się w granicach biskupstwa pelplińskiego. Wróćmy jednak do kościoła, jak już mówimy, pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Tleniu. Historia tego kościółka jest bardzo krótka, bo zaczęła się pod koniec XX wieku. Wszystko to zaczęło się od tego, że mieszkańcy Tlenia, jak również wierzchów, a również letnicy, którzy tu przebywali w tej miejscowości okresowo, wiadomo, w okresie właśnie wiosenno-letnim, zaczęli mocno domagać się i naciskać, szczególnie na władze kościelne, żeby pobudowano tu w Tleniu dla ich wygody, oczywiście wiernych, kaplicę czy też kościółek. No i te prośby zostały, że tak powiem, wysłuchane. Ludzie się zorganizowali i można było pobudować świątynię. Oczywiście trzeba było najpierw zdobyć ziemię. I z tego, co znalazłem w dokumentach mówiących o krótkiej historii tego kościółka, to wiemy, że 19 czerwca 1987 roku państwo Urszula i Medard Romanowscy przekazali wspólnocie wiernych działkę. Tą działkę, na której właśnie stoi ta świątynia i miała tutaj stanąć kapliczka. W pierwszej fazie postawiono barak, miejsce modlitwy, ale w roku następnym, 19 września 1988 roku, rozpoczęto budowę nowego kościoła. Budowa została zakończona w 1992 roku. 29 czerwca tego roku odbyła się pierwsza msza, a w roku następnym, 22 czerwca 1993, przybył tutaj ksiądz biskup Bernard Szlaga na uroczyste poświęcenie świątyni.
Całość budowy nadzorował oczywiście ówczesny proboszcz parafii Osie, ksiądz kanonik Jerzy Wawdo. Thank you.
Na tym kończymy opowieść o kościele filialnym pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Tleniu, oczywiście parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. Dziękujemy za uwagę.